Draft z 2003 roku był jednym z najbardziej przeładowanych talentem w historii. Na jego szczycie był chłopak, o którym mówiono, że będzie następnym Jordanem. LeBron James, jeden z dwóch najlepszych graczy, którzy kiedykolwiek dotknęli piłki do koszykówki. Bijący rekordy od swojego pierwszego sezonu, o którym się mówi, że miał prawdopodobnie najlepszy rok jako rookie w historii. Ale co jeśli wam powiem, że w tej klasie draftu był gość, który wykręcał lepsze cyferki niż LeBron w swoim pierwszym sezonie? Ktoś, o kim dyskutowano, kto jest lepszy, on czy LeBron? Historia Carmelo Antonego pokazuje nam, że nieważne jak dobra jest twoja gra, możesz być nawet najlepszy na świecie. I tak są inne czynniki, które mogą sprawić, że nigdy nie dodasz pierścienia do swojej kolekcji. Carmelo urodził się 29 maja 1984 roku w Brooklynie, gdzie również się wychował. Życie nie zamierzało go rozpieszczać, ponieważ jego ojciec zmarł na raka, kiedy jego syn miał tylko 2 latka. I trochę później jego rodzina przeniosła się do Baltimore. Wszystko co robiliśmy kręciło się wokół sportu, bo nie chcieliśmy wejść w życie uliczne. To była alternatywa, miałeś tylko 2 wybory, ulica albo sport. Z wiekiem zaczął wyglądać na naprawdę porządnego koszykarza. Grając 3 lata w Townsend Catholic High School, Antony posiadł rolę najlepszego gracza w mieście, dostawając przy tym nagrodę gracza roku Baltimore. Po 3 latach przez problemy w szkole i uciekanie z lekcji przeniósł się do Oak Hill Academy. W lato 2001 roku dzielił z 16-letnim LeBronem Jamesem nagrodę za zdobycze punktowe na Festiwalu Rozwoju Młodzieży USA. I tu rozgorzała ich rywalizacja. Carmelo na pokładzie Oak Hill Academy było najczęściej oglądaną drużyną licealną w kraju. W sezonie 2001-2002 Carmelo nabrał pewności siebie i zdobywał średnio 22 punkty, 8 zbiórek i 4 asysty, prowadząc drużynę do rekordu 32-1, co oznaczało, że jego drużyna była trzecia najlepsza w całym kraju, a Carmelo został jednym z topowych kandydatów dla drużyn w college'u. Najważniejszym wydarzeniem roku było to, kiedy Oak Hill Antonego zmierzyli się z St. Vincent, St. Mary, LeBrona Jamesa. I to wszystko przed oczami 11 tysięcy ludzi w New Jersey, gdzie przyszłe gwiazdy zdobyły łącznie 70 punktów i 19 zbiórek. Gra, która stała się koszykarskim klasykiem. Po tym sezonie Melo przeniósł się do college'u, gdzie miał zagrać dla drużyny Syracuse. Zdobywał 22 punkty i 10 zbiórek i poprowadził team do pierwszego i jedynego mistrzostwa NCAA, zdobywając również nagrodę dla najwybitniejszego gracza. Melo chciał zostać w college'u, ale w pierwszym roku już wspiął się na sam szczyt. Jego trener doradził mu, żeby od razu poszedł do draftu NBA. Mimo dyskusji, kto jest lepszy, LeBron czy Carmelo, wszyscy spodziewali się, że Cleveland weźmie LeBrona z pierwszym pickiem, co się stało, a Detroit Antonego z drugim. Detroit był już poukładaną drużyną, której brakowało tylko ostatniego klocka do układanki, żeby zawalczyć o mistrzostwo. With the third pick in the 2003 NBA draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. Detroit mimo oczywistego wyboru przed ich oczami wybrali serbskiego centra Darko Milicia. Carmelo więc poszedł do Denver z trzecim wyborem, które już nie wyglądało tak obiecująco, ponieważ mieli tylko 17 wygranych na koncie w zeszłym sezonie. Po jego przyjściu nadszedł jednak czas zmian. Został pierwszą osobą od 6 lat, która w swoim pierwszym sezonie zdobyła co najmniej 1700 punktów. 19-letni chłopak zdobywał najwięcej punktów i grał najwięcej minut swojej drużynie, pomagając zrobić jeden z największych popraw w wyniku drużyny w historii. Z 17 wygranych sezon wcześniej na 43. Był nie do zatrzymania, grając na LeBrona mogłeś nastawić się na to, żeby go nie wpuścić po prostu do kosza. Jednak z Carmelo tak nie było, ponieważ potrafił zdobywać punkty z każdej pozycji, przez co nie można było przeciw niemu spać w obronie. Carmelo skończył jako drugi w kolejności do nagrody Rookie of the Year, mimo że dał radę przepchnąć swoją drużynę do playoffów, kiedy drużyna LeBrona z 35 wygranymi oglądała playoffy w telewizji. Zdobywał również odrobinę więcej punktów i zbiórek niż LeBron, ale co ważne, o wiele mniej asyst, których mała ilość będzie prześladowała go przez całą jego karierę. Patrząc też na to, że Cleveland przed LeBronem było prawdopodobnie najgorszą drużyną w historii, to nie ma co się dziwić, że nie dostali się do playoffów. Jednak dyskusja o tym, kto powinien dostać tą statuetkę, trwa do dziś. Denver oczywiście odpadło w 5 grach, grając przeciwko Minnesocie, ale sukcesem dla organizacji był już awans do tych rozgrywek. Śmieszną sprawą jest to, że Detroit, które nie wzięło Antonego, wygrało w tym roku mistrzostwo. Więc tylko przez dziwną decyzję w drafcie, Melo na swoim koncie już w pierwszym roku nie miał pierścienia. A szkoda, bo nie wiadomo, jak jego kariera by się wtedy potoczyła. W następnym roku Denver jeszcze bardziej przeszlifowało swój wynik, wygrywając 49 gier. Przegrali jednak znowu w 5 grach, tym razem z mistrzowską drużyną San Antonio Spurs. Wszystkie oczy jednak były zwrócone na potencjał młodego zawodnika. W tym sezonie jednak wdał się konflikt z trenerem, który szybko został zastąpiony przez George'a Karla. Był to zwiastun późniejszego nawyku Carmelo, jeśli chodzi
chodzi o konflikty z trenerami i zarządem. W sezonie 2005-2006 gra Carmelo poprawiła się i zdobywał nie 21, a 26,5 punktów na mecz, rzucając w tym sezonie game winnera za game winnerem. Po sezonie jednak ta sama historia, przegrana w 5 grach. W międzyczasie dochodziły do mediów doniesienia, że Carmelo został zatrzymany na lotnisku z marihuaną albo złapany na jeździe pod wpływem. Największy cios jednak zaliczyła jego reputacja po incydencie na boisku, tak zwanym punch and run albo fight and flight. Była to jedna z największych boiskowych walk zawodników w historii, a te uderzenie kosztowało Carmelo pauzowanie 15 gier. Nie przeszkodziło mu to jednak w podpisaniu 5-letniego przedłużenia kontraktu na $80 milionów w lato 2006 roku, ale do tego jeszcze wrócimy. Idealną sytuacją dla każdego trenera jest to, kiedy twój najlepszy zawodnik jest też liderem. Ale dlatego, że Carmelo grał tylko po jednej stronie boiska, nie mógł przewodzić Nuggets. Trenowanie go oznaczało pracowanie nad obroną oraz studzenie jego humorów. Denver w następnym sezonie zdecydowali się wykonać ruch, sprowadzając dzięki transferowi z Filadelfią Allena Iversona, co oznaczało, że drużyna już miała w składzie dwóch jednych z najlepszych atakujących w lidze. Carmelo po raz kolejny zrobił progres, zdobywając prawie 29 punktów na mecz i dostając swoje pierwsze powołanie do drużyny All-Star. Mimo potężnego ofensywnego duo Nuggets, mieli zauważalne braki w defensywie i wygrali tylko 45 gier w tym sezonie. I mimo oczekiwań sukcesów w rozgrywkach posezonowych, zostali znowu odesłani w 5 grach do domu przez San Antonio. Melo was the highest scoring duo in the league at the time. AI come to team shake up, you go to the bench. I was like, oh, bet. So now I could just, all I gotta do is score. And y'all saw, and George was like, yeah, just go score as many points as you want. Potem kolejny sezon i sweep przez Los Angeles Lakers Kobe'ego Bryanta. 5 sezonów Carmelo już został dwukrotnym All-Starem. Tylko parę osób zdobyło więcej punktów od niego w tym czasie, a on sam prowadził Denver 5-krotnie do playoffów, gdzie jednak nie wygrali więcej niż jednej gry. Allen Iverson i J.R. Smith nie byli najlepszym przykładem dla Carmelo. Iverson był znany z tego, że nie chce mu się trenować, dużo imprezuje i zaraża raczej śmiechem, a nie motywacją kolegów z drużyny. Tak też się złożyło, że bardzo polubili się z Carmelo i J.R.em. A nagrania pijanych zawodników Denver przed nightclubem szybko obiegły internet. Imprezowe życie również szybko ujawniło się w postaci regresu statystyk młodej gwiazdy względem wcześniejszego sezonu. Zmiany miały się rozpocząć dzięki wytradowaniu Iversona za mistrza NBA z 2004 roku Chauncea Billupsa, Mr. Big Shot. Pomógł ustabilizować sytuację w Denver razem z Nene, Chrisem Andersonem, który miał zapewnić lepszą obronę pod koszem, oraz J.R.M. Smithem, który wbijał sztylet przeciwnikom, kiedy trzeba, jako Sixman. Wyglądali faktycznie, jakby mieli szansę na mierzenie wyżej niż pierwsza runda playoff. Nuggets wygrało 54 gry, zdobywając drugie miejsce na zachodzie, gdzie jedynym incydentem było to, że Carmelo został zawieszony na jedną grę, gdy odmówił zejścia z boiska, kiedy trener kazał mu to zrobić. Po tych wszystkich akcjach było jasne, że Carmelo miał problemy z za dużym ego. Był jednak na tyle młody, że wszyscy myśleli, że musi po prostu dorosnąć. Za to po odejściu Allena Iversona etyka pracy Carmelo wróciła na wysoki poziom, co było dobrym znakiem na przyszłość. W tym sezonie również Carmelo zdołał wyrównać rekord George'a Gervina co do największej ilości punktów w jednej kwarcie. Denver miało swój najlepszy run, pokonując najpierw Hornets Chrisa Paula, a potem Dallas Mavericks Dirka Nowickiego, dostając się do finałów konferencji. Przeciwko Los Angeles Lakers Denver dało radę wyrównać serię 2-2, zanim nie wrócili zagrać do LA. Mistrzowska drużyna jednak zakończyła serię kolejnymi 2 wygranymi, eliminując Denver w 6 gier. Mimo przegranej wszyscy wierzyli w potencjał drużyny, a głosy, że Carmelo nie potrafi być liderem, na chwilę ucichły, mimo że Billups trzymał drużynę w ryzach. Scoring 30 meant too much to Melo. It meant too much. Because he could have games where he had 20-22, we win the game and he's mad. He might have 36 and he's in there, you know, we lose the game and he's in there picking everybody up. Scoring 30 meant too much. W następnym sezonie miał pierwszą 50-punktową grę w swojej karierze, ale co z tego, skoro jego drużyna przegrała w pierwszej rundzie z Utah Jazz. To był ostatni rok kontraktu Carmelo i mając dość braków sukcesów w Denver, miał na oku drużynę New York Knicks, ale raczej jej pieniądze. W 2006 roku LeBron James, Carmelo Anthony i Dwayne Wade, 3 gwiazdy draftu 2003, rozmawiali o tym, żeby tak zgrać kontrakty, żeby w 2010 przenieść się do Miami Heat i stworzyć super drużynę. LeBron zrobił tak, jak powiedział. Kontrakt skończył mu się w
2010 i przeszedł do Miami. Melo też miał taką okazję, ale wolał pieniądze. Zamiast 4-letniego kontraktu wybrał lepiej płatny 5-letni, mijając się z LeBronem o rok. Mając przed sobą możliwość zdobycia mistrzostwa, wybrał pewniejszą wypłatę. Zamiast niego Chris Bosh skorzystał z okazji i tak powstało Big Free Miami. Ten jeden ruch pokazał, na czym bardziej zależało Carmelo. Teraz działo się to samo, za wszystkich drużyn naciskał na transfer z Knicks, organizacji, która jest żartem w lidze, ale ma pieniądze i przepłaca za zawodników, byleby u nich grali. Ale nacisk na trade nie miał sensu, ponieważ do końca roku i tak by dostawał tyle pieniędzy, ile miał na kontrakcie. No chyba że chciał, żeby pouciekało parę kontraktów zawodników, których wymieniono za niego, żeby dostać później więcej pieniędzy. Tym bardziej, że Nowy Jork miał nawet okej skład z Amarem Stoudemirem na czele, gwiazdą ligi. W skrócie, GM Denver czekał podczas sezonu na lepsze oferty. Carmelo naciskał Nowy Jork, żeby lepiej dali tyle, ile muszą za niego, bo jako wolny agent pomyśli też nad przejściem do innych drużyn. A Nowy Jork dał za niego pakiet całkiem dobrych, młodych zawodników. Kto grał w Nowym Jorku, ten w cyrku się nie śmieje. Carmelo przeszedł do Knicks i dostał sweepa grając z Celtics w playoffach. I to mimo to, że w drugiej grze zdobył 42 punkty, 17 zbiórek i 6 asyst. Ale hej, za następny rok zapłacili mu tyle, ile za 5 lat grania w Denver. Franczyza potrzebowała wzmocnienia po oddaniu całego trzonu składu za gwiazdę, więc między sezonem podpisali Tysona Chandlera, który był kluczowym zawodnikiem obrony w mistrzowskiej drużynie Dallas. Drugim ucementowaniem składu był Steve Novak, który jak się okazało rzucał w tym sezonie na 47% skuteczności za 3. Poza tymi dwoma do składu wkradł się również mały rozgrywający, Jeremy Lin. Nieznany wtedy przez nikogo Azjata, który zaskoczył cały świat. Następny sezon był pasmem kontuzji. Skład zaczął z paskudnym rekordem 7-13, a gdy Carmelo doznał urazu, który miał wykluczyć go na jakiś czas z gry, do mediów zaczęły dochodzić doniesienia, że trener Mike D'Antoni nie radzi sobie w szatni z zawodnikami. Było tak źle, że ludzie zastanawiali się, czy Carmelo znowu nie poprosi o przeniesienie do innej organizacji. I wtedy przeciwko New Jersey Nets wyszedł na boisko Jeremy Lin. Lin uratował ofensywę drużyny nową energią, dzieleniem się piłką i pokazem zręczności podczas wjazdów i rzutów oraz nastawieniem na grę drużynową, której tam bardzo brakowało. Wstrząsnął światem, wygrywając 10 z 13 gier, ratując sezon Knicks i tworząc tzw. Linsanity. Nie spodobało się jednak Antonemu to, że kto inny jest w centrum zainteresowania, a nie on. Gdy wrócił, Knicks się odbiło, ale Melo i Lin nigdy nie zdołali się dogadać. Nie dlatego, że się nie zgrywali, ale przez awersję Carmelo do Jeremiego, przez bycie na ustach wszystkich wokół. Do składu dołączył J.R. Smith, który był kolejnym elementem układanki i świetnym dodatkiem, który sprawił, że drużyna na papierze wygląda naprawdę całkiem dobrze. Mimo ugaszenia Linsanity, które zostało całkowicie przerwane kontuzją Jeremiego, Knicks wyszło z fatalnego rozpoczęcia sezonu obronną ręką, dostając się na 7 miejsce w tabeli. Dużą zmianą, która rozgrzała drużynę, była na pewno zmiana trenera z Mike'a D'Antoniego, którego nie lubił Carmelo, na Mike'a Woodsona. I w tym roku Antony znowu pokazał, że nie nadaje się na mistrza, a Knicks odpadło w pierwszej rundzie w 5 grach z mistrzowską drużyną Miami Heat. Fair byłoby powiedzieć, że Carmelo miał naprawdę dobrą serię, zdobywając prawie 28 punktów i 8 zbiórek na mecz. Kontuzje Amara Stoudemira i Imana Shumperda przykreśliły możliwość wygrania serii. Mimo to walka rozgrzała fanów, którzy optymistycznie patrzyli w przyszłość. Sezon 2012-2013 był szczytem kariery Antonego. Zdobywał najwięcej punktów w swojej karierze, wygrywając przy tym nagrodę NBA Scoring Champion, grając z najlepszą drużyną, jaką miał Nowy Jork od dwóch dekad. Drużyna wygrała 54 gry, z czego rekord składu z Carmelo na parkiecie wynosił 47-20. Oprócz Melo skład wyglądał bardzo dobrze. Tym bardziej J.R. Smith, który wygrał nagrodę Six Man of the Year, rzucając dwa game winery podczas chwilowej absencji Carmelo. Raymond Felton był rozgrywającym, którego nikt potrzebowali, zdobywając 14 punktów i 5,5 asysty na grę. 39-letni Jason Kidd, podpisany przed sezonem, mimo niebycia już w swoich latach świetności, dał drużynie doświadczenie, którego bardzo potrzebowała. Niestety, Amari Stoudemire z drugiej strony na początku sezonu dostał kolejnej kontuzji, tym razem kolana, która wykluczyła go z większości sezonu. Świetna gra Antonego zaowocowała tym, że był trzeci w głosowaniu na MVP, a Knicks było drugie na wschodzie. W pierwszej rundzie drużyna wygrała swoją pierwszą serię playoff od 13 lat przeciwko Boston
Boston Celtics. Carmelo zdobywał dwa razy więcej punktów niż ktokolwiek z jego drużyny podczas tej serii. Nie wygrali jednak z łatwością. J.R. Smith przez uderzenie łokciem Jasona Terry'ego w trzecim meczu został wyrzucony z boiska i zawieszony również na grę czwartą. Wielka strata dla Knicks, która spuściła ich stopę z gazu. Celtics to wykorzystali i wygrali grę czwartą i piątą. Knicks stracili kontrolę i musieli wygrać następną grę, żeby nie przeciągnąć tego przypadkiem do siedmiomeczowej serii, której byliby na przegranej pozycji grając przeciwko weteranom z Bostonu. No i Nowy Jork zaczął czwartą kwartę z 26-punktowym prowadzeniem, a gracze już myśleli, że mogą odetchnąć. Ale Boston był głodny zwycięstwa i krok po kroku zmniejszał różnicę. Przechwyt i kontra Avery'ego Bradley'a zmniejszyła przewagę Nowego Jorku do tylko 4 punktów, ale na szczęście przetrzymali to i uniknęli historycznego powrotu Bostonu, który byłoby ciosem w serce zarówno dla zawodników, jak i fanów. W następnej grze przeciwko Indiana Pacers nie potrafili wykorzystać przewagi swojego boiska i wyszli z hali z porażką. Odkuli się jednak w drugiej grze, niszcząc Pacers 26-punktową przewagą. Sam Carmelo bawił się z obroną przeciwników, zdobywając 42 punkty. Później przegrali grę trzecią i czwartą w Indianie i wracając do Madison Square Garden musieli już wygrać, żeby uratować sezon. Carmelo dał radę. Zdobył 28 punktów i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa na swoim parkiecie. Niestety, playoffy skończyły się dla Knicks w szóstej grze. Melo grał tak samo dobrze, jak nie lepiej w następnym sezonie, zdobywając prawie tyle samo punktów i więcej zbiórek niż kiedykolwiek, ale robił to dla drużyny, której największą zdobyczą między sezonami był Andre Bargnani, który jak się okazało został zdobyty w zamian za pierwszorundowy 9 pick w drafcie. Dodatkowo Jason Kidd skończył karierę, wytradowali Steve'a Nowaka oraz parę innych zawodników zostało straconych. Ich gra to była katastrofa, kiedy Carmelo nie było na parkiecie, tym bardziej, że tym razem nie było J.R. Smitha, który zmagał się z kontuzją kolana. I tym samym drużyna pierwszy raz od 4 lat nie dostała się do playoffów. Pierwszym highlightem tego sezonu było zdobycie 62 punktów przez Carmelo, czyli najwięcej punktów w jego karierze oraz w historii Nowego Jorku. Za to drugim było zatrudnienie w marcu Phila Jacksona, legendarnego trenera, który prowadził mistrzowskie drużyny Chicago Bulls i Los Angeles Lakers. Phil był zwycięzcą, a organizacja miała nadzieję, że wprowadzi do drużyny mentalność zwycięzcy, która pomoże im wejść na wyższy poziom. Knicks widzieli, jak wygląda sytuacja po tym, gdy skład zaliczył regres i po doniesieniach, iż Carmelo myśli o przyjściu do o wiele lepszego składu Chicago Bulls, więc zaoferowali mu 5-letni kontrakt za 124 miliony dolarów. Dodatkowo zwolniono Mike'a Woodsona i zastąpiono go Derekiem Fisherem w roli trenera. Kolejnym ruchem była wymiana Tysona Chandlera i Raymonda Feltona za Jose Calderona i Wayne'a Ellingtona. Skład z 2013 został już prawie w pełni zastąpiony kimś innym. I widząc, jak to wygląda, oczekiwania względem Nowego Jorku nie były zbyt wysokie, ale tego, co się działo, nikt się nie spodziewał. Knicks zaliczyło najwięcej w swojej historii, bo aż 65 porażek, gdy Carmelo musiał się poddać operacji kolana, przez co minęła go połowa sezonu oraz udział w All-Star Game. Dodatkowo w międzyczasie J.R. Smith został przeniesiony do Cleveland i wraz z tym drużyna już niczym nie przypominała tej sprzed tych 2 lat. Lato z drugiej strony wyglądało bardzo obiecująco, ponieważ Knicks dostało 5 pick w drafcie i mieli okazję dobrać kogoś, kto mógł jeszcze uratować ten skład i zaoferować pomoc ich gwieździe. Było wiele wyborów, jednak Nowy Jork zdecydował się na jeden z tych kontrowersyjnych, wybierając mierzącego ponad 7 stóp Kristapsa Porzingisa. Wybór nieoczywisty co najmniej, który został wybuczany przez fanów. Mimo wszystko to był największy dodatek do składu. W następnym sezonie Melo powrócił i wyglądał dalej jak ten sam Carmelo Anthony. Dodatkowo zaskoczeniem okazał się Kristaps, ogromny potwór, który potrafił rzucać oraz dorzucał od siebie 2 bloki na grę w wieku zaledwie 20 lat. To przekonało fanów, którzy z początku myśleli, że wybranie gościa z tak wysokim numerem to pomyłka. W tym sezonie również wprowadzono Triangle Offense Phila Jacksona, którego używała jego mistrzowska drużyna Chicago Bulls. Taktyka z lat 90. jednak nie działała w 2016, a Melo był jednym z tych, którzy głośno krytykowali, argumentując to tym, że gra przyspiesza, a oni w Knicks zwalniają, żeby atakować w trójkącie. Mimo duetu Kristapsa i Carmelo nie powstrzymało to drużyny od przegrania 50 gier i po raz kolejny ominięciu playoffów. Drużyna nie miała za dużo do zaoferowania oprócz tej dwójki. Dodatkowo zaangażowanie w defensywie gwiazdy od czasu grania w Denver ciągle spadało. Nigdy nie był z tego znany i nigdy nie był dobrym obrońcą, ale kiedyś potrafił mieć intensywne starcia z Kobe Bryantem i być chwalony przez samego Mambę za to, jak zaciekłe są ich pojedynki. You know, he's the closest one, the one that I'm closest to from the team. You know, I look at him as a brother. You know, he just works extremely hard, competes, and you know, I'm happy for him. I'm happy for him to be in this position. You know, last summer he was the butt of a lot of jokes on the team, and but it's good to see him here.
czasami można było zauważyć, jak bardzo był zaangażowany w bronieniu Bryanta. Wina spadła jednak na Phila Jacksona, który oprócz dobrego wyboru w drafcie słabo sobie poradził z podpisaniem wolnych agentów, a sezon został stracony. Derek Fisher został zwolniony z roli trenera, na którą wskoczył Jeff Hornacek. Knicks już na ślepo starało się znaleźć kogoś, kto mógłby poprawić sytuację drużyny. I w tym czasie organizacja poszła na ostatnią próbę zbudowania drużyny wokół numeru 7, zanim zdecydowaliby się na odbudowę wokół swojego nowego, młodego nabytku. No i zrekrutowali Derricka Rose'a oraz Joakima Noah, byłego MVP oraz byłego Defensive Player of the Year. Może nie byli już w swoich latach świetności, ale zawierzono, że mogą jeszcze wrócić w dobrym stylu do swoich dawnych siebie. Za Derricka Rose'a musieli oddać część swojego składu, jednak w drużynie nie występowało za dużo produktywnych zawodników, więc to nie był problem. Joakima za to podpisano na 4 lata za 72 miliony. Zaoferowali mu duży i ryzykowny dla nich kontrakt, jak na to, że center dopiero co wracał po kontuzji barku. Mimo wszystko był pewny siebie i powiedział, że Knicks to super team. Wszyscy wyśmiali to stwierdzenie, ale jednak następny sezon był wielką niewiadomą. Carmelo wziął 10 raz udział w All-Star Game w 2017 roku. W tym sezonie został trzecim graczem w historii, który zdobył 10 tysięcy punktów dla dwóch różnych organizacji. Kristaps kontynuował swój rozwój, Carmelo grał dalej na poziomie All-Stara, a Rose od czasu do czasu pokazywał przebłyski swojego dawnego siebie. Graczem, który zawodził jednak był Joakim Noah, który wyglądał jak cień samego siebie i dodatkowo pauzował 30 ostatnich gier w sezonie przez kontuzję kolana. No i niespodzianka, Knicks mieli rekord 31-51 i znowu ominęli playoffy. Beef między Philem Jacksonem a Carmelo o Triangle Offense również się zaognił, co zaowocowało prośbą Carmelo o transfer do innej drużyny. Knicks, które było po stronie Phila, wysłało gwiazdę do Oklahoma City Thunder. Carmelo w Nowym Jorku wykręcał historyczne liczby i sprawił, że ich gra była czasami zwyczajnie miła dla oka. Co tej drużynie naprawdę się nie zdarza, jest pośmiewiskiem NBA jak Sacramento. Nie zmienia to jednak faktu, że Knicks wygrało w te 6,5 roku tylko jedną serię playoffów. A ostatnie lata były pasmem porażek drużyny, mimo płacenia zawodnikowi ponad 100 milionów dolarów za grę. Mimo wszystko, przechodząc do Oklahomy, Carmelo tym samym utworzył Big Three z Russellem Westbrookiem i Paulem George'em, który również przeszedł do drużyny w tym samym czasie co Melo. Niektórzy się śmiali, że nie dadzą rady się zgrać, bo każdy z nich lubi mieć piłkę w rękach, a inni widzieli sposób, jak temu zapobiec, żeby drużyna naprawdę działała. Mówiono o posadzeniu Carmelo w roli Six Mena. Czystego gracza, który by wychodził, pompując do drużyny nową energię i prowadząc ją, kiedy jej gwiazdy odpoczywałyby na ławce. Tak jak w jego drużynach robił to J.R. Smith. Dodatkowo wtedy obiektywnie Carmelo był najgorszym zawodnikiem z tej trójki. Więc zepchnięcie go z roli startera powinno być naturalną koleją rzeczy, ale nie dla niego. How do you feel about, you know, starting at the four, or the concept of starting at the four, or even coming off the bench? And the second question is... Well, me? Oh. I guess that answers that part. I mean, I don't know where that started, where that came from. AP, they said I gotta come off the bench. Melo odmówił grania z ławki oraz ciężko mu było się przyzwyczaić do nowej roli bycia trzecią opcją w ataku. Drużyna mimo wielkich nazwisk była dalej żartem. Widać też było downgrade statystyk Carmelo względem poprzedniego sezonu. Drużyna skończyła na 4. miejscu w zachodniej konferencji i przegrała z Utah Jazz w pierwszej rundzie. Po sezonie uznali, że pozbędą się Carmelo i jego grubego kontraktu, przenosząc go do Atlanty, gdzie nie powąchał nawet parkietu, bo Hawks wykupili jego kontrakt, puszczając go wolno. Jako wolny agent podpisał kontrakt z Houston Rockets. Wydawałoby się, że tam mógłby odbudować swoją karierę pod okiem starego trenera D'Antoni. Tak, tego samego, z którym miał beef, aż go nie zwolniono. Okazało się inaczej, gdyż Carmelo grał najgorszą koszykówkę w swoim życiu w Houston. I po 10 rozegranych przez niego grach, Rockets wywalili go do Chicago, gdzie pozbyto się go. I od tego czasu żadna drużyna nie chciała go przez cały rok. Ten jednak nigdy nie przestał trenować, wierząc, że dalej ma szansę na NBA. I po pierwszym miesiącu sezonu 2019-2020 Portland dało mu szansę. Przez ten rok Carmelo nauczył się pokory i przyjął rolę wychodzenia z ławki. Odnalazł nowe życie w Blazers, otrzymując raz nawet tytuł Western Conference Player of the Week oraz dodał kolejny game winner do imponującej kolekcji. Łącznie Carmelo zagrał w Portland 2 sezony. Drużyna w 6 grach przegrała serię playoff z Denver, ale Melo pokazał, że dalej jest coś wart. I wtedy 20 lat po ich wielkiej grze w liceum Carmelo dołączył na pokład drużyny LeBrona Jamesa w Los Angeles. Był to tak samo jak w Oklahomie, skład drużyny z nazwiskami jak Russell Westbrook i Anthony Davis, ale z
słabo skonstruowany. I mimo skończenia na 11 miejscu w tabeli, Melo zagrał naprawdę dobry sezon. Oddawał więcej rzutów za 3 oraz miał największy efektywny odsetek rzutów z gry w swojej karierze. Starzejąca się wersja Antonego jednak nigdy nie odpowiedziałaby na pytanie, czy da się wygrać z Carmelo. Nawet jakby wygrał z Lakers mistrzostwo, to i tak był co najwyżej Sixmanem, a nie gwiazdą, więc to nie to samo. Nigdy tak naprawdę się nie dowiemy, czy dałby radę poprowadzić jakąś drużynę do mistrzostwa. W swojej karierze na dzień dzisiejszy jest 9 co do ilości zdobytych punktów w NBA. Ale z 49 graczy, którzy zdobyli co najmniej 20 tysięcy punktów, jego true shooting percentage klasyfikuje się na 36 miejscu. Nie może być winiony za braki swoich drużyn w Denver i Nowym Jorku. Jednak jego samolubna i powolna gra, słabe zaangażowanie w obronie, za duże ego oraz wybieranie pieniędzy ponad mistrzostwo są powodem, dlaczego nigdy nie mógł wskoczyć na ten wyższy poziom. Ale to nie jedyne oblicze Carmelo. Wybujałe ego, które reprezentował przez większość kariery, nijak ma się do tego, co wyczyniał grając w reprezentacji USA. Grał w 4 olimpijskich drużynach Stanów Zjednoczonych, wygrał 3 złote medale i jest drugi co do ilości punktów zdobytych w reprezentacji zaraz za Kevinem Durantem. Ale czemu tak dobrze sobie dawał radę na olimpiadzie, ale w swoich drużynach już nie? Cofnijmy się odrobinę w czasie, żeby się temu przyjrzeć. Pierwsze powołanie na Olimpiadę dostał już w 2004 roku, kiedy był dopiero świeżakiem. Tak jak LeBron James i Dwayne Wade, którzy również zostali zaproszeni. Reprezentacja skończyła z brązowym medalem, co było oczywiście porażką dla USA. Więc już od tamtego czasu zaczęły się treningi reprezentacji, żeby przygotować się do następnej Olimpiady. W międzyczasie odbyły się Mistrzostwa Świata FIBA, w których Carmelo w jednym meczu ustanowił rekord punktów reprezentacji w Mistrzostwach Świata na 35. W eliminacjach do Olimpiady w Pekinie z 2008 roku drużyna nie przegrała żadnego meczu i miała rekord 10-0. I później wygrała samą olimpiadę, zdobywając złoty medal. W kolejnych igrzyskach w 2012 jako pierwszy rezerwowy zdobywał 16,3 punkta, 1,1 asysty i połowę przechwytu. W meczu z Nigerią trafił 10 na 12 prób rzutów za 3 punkty. I zdobył w całym meczu ich aż 37. Te trzy rzeczy są do teraz rekordami reprezentacji USA. W 2016 również zdobył złoty medal, robiąc drugi mecz z największą ilością punktów w reprezentacji USA na olimpiadzie. I tym samym zajmuje miejsce pierwsze i drugie co do gier z największymi zdobyczami punktowymi. I mówimy tu o drużynie, w której grało 3 najlepszych zawodników w historii koszykówki w różnych przedziałach czasowych. I tak dobrze słyszeliście, Carmelo wychodził z ławki w reprezentacji. To nie jest tak, że zanim liga go nie odrzuciła, to nie potrafił wychodzić jako rezerwowy. Tylko po prostu nie chciał. Brak możliwości przekonwertowania podejścia z reprezentacji na swoją drużynę było powodem, dlaczego doszło do tych wielu przykrych spraw. Tak samo jak większy pociąg do zdobywania punktów niż do wykrywania. Nawet większy pociąg do pieniędzy niż do wygrywania. Jednym słowem, ego. Zaczynali z LeBronem z tego samego pułapu, jednak jeden z nich ma 4 pierścienie, a drugiego największym osiągnięciem jest dostanie się do finałów konferencji. Mimo wszystko gra Carmelo była jedną z najlepszych w historii ligi i zasługuje naprawdę na zauważenie i docenienie. Za to innym graczem, który nie wybiera pieniądze ponad wygrywanie, jest na przykład Jimmy Butler. Jeśli chcesz się czegoś o nim dowiedzieć, to zobacz ten film. I napisz, co myślisz na temat kariery Carmelo Antonego. Gdzie popełnił błąd i co mogło pójść lepiej.